Przez 9 pierwszych kolejek tego sezonu Korona była zespołem niepokonanym. Jak przyszła zadyszka, to na całego. Złocisto-krwiści zaczęli przegrywać wszystko. I na wyjeździe, i u siebie. Dziś mecz na przełamanie z Bełchatowem, a spotkania z tym właśnie rywalem dostarczyły w poprzednim sezonie nie lada emocji. W pierwszym sędzia skończył mecz na 10 minut przed czasem. No, zależy to, kto ma z jakiej firmy zegary, nie żarty. Nie no, mały tam śmieszny incydent ze strony sędziego, przynajmniej coś się działo jeszcze ciekawszego na stadionie. W drugim Tataj strzelił samobójczą bramkę, jedyną w tym meczu, w doliczonym czasie gry. Staram się sam zebrać jakoś myśli i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to się stało, że stało tak, jak się stało. To już historia, ciekawe jak będzie dziś. Trener Kamil Kiereś nie kombinuje. Jedyna zmiana w porównaniu ze zwycięskim meczem z Zagłębiem Lubin to Dawid Nowak na pozycji wysuniętego napastnika w miejsce Marcina Żebłakowa. Nowak w wyjściowym składzie GKS-u zagrał ostatnio, uwaga, w piątej kolejce, pod koniec sierpnia. Więcej zmian w ekipie gospodarzy nie zdążył wykurować się walczący z przepukliną kapitan Kamil Kuzera. Nie ma też kontuzjowanego Jovanovicia. Na środku pomocy u boku Vukovicia dość nieoczekiwanie Paweł Stano. Na stoperze w jego miejsce Krzysztof Kiercz. Najważniejsze to wiedzieć, czego się chce. Oto cele na dziś wytyczone drużynie gospodarzy. Złocisto-krwiści przystępują do ich realizacji. 11 minuta. Korzym z apela na posterunku. Maciej Korzym to bez wątpienia jedno z pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. I gracz z przeszłością w GKS-ie Bełchatów. Kilka minut później Vukovic, Stano i 1-0 dla Korony. Który to już gol Słowaka strzelony w taki sposób, co chciał zrobić z piłką Sapela, pozostanie jego słodką tajemnicą. Wcześniej nie popisał się Maciej Szmatiuk. Popatrzmy teraz na dwa gole, jeden w meczu ze Śląskiem i ten dzisiejszy. Kto znajdzie pięć różnic, tego czeka nagroda. A propos, pierwszy cel zrealizowany przez gospodarzy. W 17 minucie żółta kartka dla Aleksandra Vukovicia. Dość problematyczna. Nie wiem, czy z premedytacją Serb zahaczył Mirosława Bożoka, a będzie pauzował w kolejnym meczu. Dwie minuty później po drugiej stronie boiska żółtko ogląda Jacek Kiełb, czyli Korona gra swoje. Tak naprawdę to była dopiero przygrywka. Koncert rozpoczął się kilka minut później. Rozpoczęło się od faulu Lecha na Bożoku, a potem już poszło lawinowo. Efekt tej przepychanki, żółta kartka dla Lecha, żółta dla Kiełba, a ten żółtą już miał, więc jest i czerwona. I dwa żółtka dla Bełchatowian, Kosowskiego i Sapeli. Nowa fryzura wyraźnie dodała Jackowi Kiełbowi agresywności. Jeszcze raz od początku, najpierw faul Lecha, potem rewanż Kosowskiego, a potem do zabawy przyłączyli się w zasadzie wszyscy. Grający z przewagą jednego piłkarza GKS PGE Bełchatów zaczął przeważać, ale sytuacji strzeleckich było jak na lekarstwo. Oto jedna z groźniejszych z lewej strony uderzał na bramkę Małkowskiego Kamil Kosowski. 43. minuta. Hernani taranuje Nowaka. Wyglądało to bardzo groźnie. Tym razem obeszło się bez żółtej kartki, choć chyba należała się Brazylijczykowi w barwach gospodarzy. Z rzutu wolnego nic ciekawego nie było. To już doliczony czas gry. Faulowany Korzym. I jeszcze jedna szansa dla gospodarzy. Piłkę ustawił Lisowski. Uderzenie cudowne. Bezradny Sapela, bramka do szatni, Korona prowadzi 2-0. Strzał Stadiony Świata, perfekcyjnie wykonany stały fragment gry przez nowego kapitana. Przypomnijmy, Lisowski zastępuje dziś tej funkcji Kamila Kuzerę. Zalecenia trenera, jak widać, piłkarze gospodarzy mocno wzięli sobie do serca. Prowadzenie dwubramkowe, pytanie tylko, czy Korona nie gra zbyt agresywnie. Gramy
agresívne, ale to neznačí vcale, že gráme brutálne. No. Dochodíme do kontaktových pilek i môže tak z perspektívy tribúny to vygląda, že je bardzo, bardzo nebezpečné. A myslím, že tak sa má hráč i Jacek dostane po ušach za tú červenú kartu, lebo jak vie, že už môže v tom karte, nemôže tak chodiť do zamiešania. No. Po ušach dostal zresztą nie tylko Jacek Kiełb. A jak pójdzie sześciu z muru, to ten, nie robię. Słucham, jak ci mówię. Spokojnie. Ostatnia sekunda. Padaj z tą kamerą. Początek drugiej połowy to Michał Zieliński show. Dodajmy show bez happy endu dla rezerwowego Korony. To jego pierwsza sytuacja, to druga, tu wyłapany przez Sapelę i bardzo dobrze, bo byłaby duża kontrowersja. Zieliński był w momencie podania na wyraźnym spalonym. I kolejna sytuacja Michała Zielińskiego z 6 metrów wprost w ręce bramkarza GKS-u uderza napastnik Korony. Goście o tym, że trzeba gonić wynik w Kielcach, przypomnieli sobie dopiero w 60 minucie. Konkretnie uczynił to soczystym strzałem Paweł Buzała. Trzeba powiedzieć, że joker trenera Kamila Kieresia sporo wniósł do gry ofensywnej drużyny GKS-u. Tymczasem Zieliński do stanu, musi być gol, ale gola nie ma. Pytanie, jak można było w tej sytuacji nie trafić do bramki? Piłka troszeczkę podskoczyła stanu. Ale to nie rozgrzesza pomocnika Korony. W 74 minucie goście ogromne zamieszanie w polu karnym. Ostatecznie kończy wszystko wróbel z ostrego kąta, pakując piłkę do siatki. Buzała, Żewłakow, Nowak i w końcu wróbel. Cały ofensywny kwartet drużyny gości brał udział w tej akcji. Tego celu drużynie trenera Ojrzyńskiego zrealizować już się nie uda. A goście poczuli krew. Michał Żewłakow i końcówkami palców Małkowski wybija piłkę na rzut rożny. 8 minut przed końcem żółta kartka dla Pawola Stano. Równie istotna jak ta wcześniej dla Wukowicza. Stano, podobnie jak Serb, nie zagra w najbliższym meczu Korony. Tymczasem w doliczonym czasie gry Mysiak i piłkarze z Bełchatowa wyrównują. Nieprawdopodobna radość, zobaczmy, pod pole karne zapędził się nawet bramkarz Sapela, to on tutaj walczył z Wukowiczem, ale bohaterem Bełchatowa bez wątpienia Maciej Mysiak. Gospodarze remisują trochę na własne życzenie, spróbujmy poszukać winnych. Ciebie zasada do 3 razy sztuka nie obowiązuje. No niestety nie i no, przypłaciliśmy to stratą dwóch punktów, bo no, rzeczywiście powinienem był jedną z tych sytuacji wykorzystać i no, jak frajerzy tracimy bramkę w 90 minucie i no, niestety duża w tym zasługa moja. I dlatego tylko jeden z celów udało się zrealizować. Co z tego, że na 200%? Aby było jasne, gospodarze stracili punkty nie tylko z winy nieskuteczności pana Michała, czy też Pawła Stano, a także przez brak refleksji u Jacka Kiełba. To spotkanie zremisowała cała drużyna Korony.